Niezły grosz. Witam na drugiej części konferencji prasowej. Planuję, że zespołu Hanipa. Yes. It's a game we could have and maybe should have won based on play, based on chances and based on refereeing decisions, because we are 1-0 up. We have some great chances in the second half to score more, and if we had been as effective as we had been earlier in the season, we would have been 2-0 up. But of course the goal they score when the referee is running towards Kuharczyk, talking to him, and they take a quick free kick while Kuharczyk should be in his defensive position and not being called, not the referee running to him and talking to him. And they also take the free kick on a rolling ball, they never stop the ball. So that should not have been given, they should have been forced to play the free kick again. When the referee don't interfere with our players in terms of talking to them, and they should not be allowed to have a free kick taking on the rolling ball. I was very surprised to hear that the referee said that the ball was stopped and was in a still position when they took it, because he said that to Paco, and I just seen the video, and the ball is rolling, so it's not possible to deny that. So that was disappointing. Of course we could have defended the cross in the box better ourselves, but the ball should never have been there in the first place. So we could have done better, and most certainly the referee could have done better in that decision, in that position. But we play many matches now. We have a lot of injuries. Rafael Markowski was very, very good today, playing his first game from the start against Wisła. We beat Lech Poznan last week. He's not played the game this week and been resting or training. And Furman has been playing every game now, 90 minutes. And for him to be able to play and to even score goals like he did today was fantastic. So, of course, in an ideal world, he should have been given some rest in between. But it's not been possible with all the injuries we've had in the central midfield. So he's done fantastically well for so many matches. And we're very, very happy with the results we've had so far this season, apart from this game. Because we're not happy with these results. This was the game we both could and should have won. Trener powiedział, że powinniśmy wygrać dzisiejsze spotkanie, więc nie może powiedzieć, że jest zadowolony z tego rezultatu. Biorąc pod uwagę naszą grę, wszystkie szanse, które sobie stworzyliśmy, nie udało się to, choć powinniśmy wygrać. Zadecydowały o tym m.in. decyzje sędziów, zwłaszcza kiedy wyszliśmy na prowadzenie 1-0. Stwarzaliśmy sobie bardzo dużo sytuacji, bardzo dobrych. Powinniśmy zdobyć bramkę na 2-0. Gdybyśmy byli tak skuteczni jak do tej pory w tym sezonie, to na pewno udałoby się to nam. Tutaj trener jeszcze odniósł się do kilku decyzji sędziego z dzisiejszego meczu, który jego zdaniem nie powinien ingerować wykonywanie podstawowych fragmentów gry. Tutaj chodzi o m.in. Michała Kucharczyka, z którym nawiązał dyskusję. Chodzi również o piłkę, która w momencie wykonywania się toczyła, nie była zatrzymana. Chociaż sędzia powiedział, że ta piłka stała w miejscu, poinformował o tym naszego takiego trenera. Trenera Johansena, natomiast trener oglądał powtórkę i ta piłka jednak była w ruchu, więc to łatwo te słowa podważyć. Oczywiście my mogliśmy lepiej spisywać się między innymi, jeśli chodzi o naszą defensywę, ale również i sędziowie mogli lepiej pracować. My w tym momencie gramy naprawdę bardzo dużą liczbę spotkań. Borykamy się też licznymi kontuzjami, dlatego dzisiaj wielkie słowa uznania dla Rafała Makowskiego. Rozegrał bardzo dobry mecz.
Tutaj ten trener również wyróżnił Dominika Furmana, który zagrał dzisiaj ponad 90 minut. Dla niego jest oczywiście fantastyczne, kiedy może grać się tyle spotkań i zdobywa taką bramkę jak dziś. Natomiast oczywiście pominiem chwilę odpocząć i w idealnym świecie pewnie by tak było, ale biorąc pod uwagę liczbę tych kontuzji, liczbę kontuzji zawodników ze środka pola, to jednak niestety musi grać te ponad 90 minut w każdym spotkaniu. Cieszymy się oczywiście z rezultatów dotychczasowych, ale nie można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z wyniku dzisiejszego spotkania. Prosimy o pytanie. Trenerze, powiedział Pan oczywiście, że Rafał Makowski zagrał bardzo dobrze. Można było jednak odnieść wrażenie, że w pierwszej połowie gra dużo bardziej nerwowo niż po przerwie, gdzie faktycznie wrócił do tego poziomu, który zaprezentował z przeciwko Kukesi. Natomiast w pierwszej połowie jednak nie radził sobie z Kriberaro i Boguskim tak dobrze jak po przerwie. Czy zgodził się Pan, zgodziłby się Pan z tym? No, I don't think so. I think the team, our team, were better in the second half than in the first half, and especially with the ball. Of course, maybe we saw a little bit sharper and fresher and a little bit more energy, but our offensive play in the first half was not as good as we would like it to be, and that was more a team game. And I think Rafa did a good job, and of course he's new, he's fresh. He's not played at this level before, but we know he's a talented player. And for him, it's perfect to get these matches, and then of course for the team, it's good to have him to fill in when the other players are out injured. So even though we didn't win, it was good for him. I'm sure he would have been more happy if we had won this match. And, I think he was good in both halves, considering his experience and what he's done before. Trener nie zgadza się, żeby tak było. Jego zdaniem cała drużyna wyglądała lepiej w drugiej połowie. Rzeczywiście Wisła może wyglądała na drużynę bardziej świeżą, która miała więcej energii. Natomiast jeśli chodzi o naszą drużynę, była to bardziej gra zespołowa. Oczywiście dla Rafała jest to coś nowego, ale jest utalentowanym zawodnikiem. Bardzo dobrze, że łapie to doświadczenie na tym najwyższym poziomie rozgrywek. Cieszymy się, że mamy go do swojej dyspozycji, bo może wypełnić lukę po tych kontuzowanych zawodnikach. I nawet jeśli dzisiaj nie udało nam się wygrać, to dla niego jest to na pewno cenne doświadczenie i będzie bardzo zadowolony, choć wolałby, żeby to spotkanie zakończyło się naszym zwycięstwem. Dlatego jeśli chodzi o tę drugą połowę, to było to bardziej zagadnicy wagry z głowy. Są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Dobry wieczór. Daniel Popowicz, kibic Lechii Warszawa. Dobry wieczór. Trenerze, mam pytanie. Niedługo zbliża się ważny dwumecz w europejskich pucharach. W perspektywie mamy także grę w fazie grupowej Ligi Europejskiej. A w kadrze Legii jest tylko trzech środkowych obrońców. Czy trener myśli nad wzmocnieniami na tej pozycji? Three central defenders is okay. Yes, I think it's okay. I hope we will qualify for Europa League. We don't know. We play a good team, a better team than Wisła, that is for sure. Even though I don't take anything away from Wisła, they played a good game today and fought hard. And you have to congratulate them on the point they took. But with three central defenders, it's okay. It's not ideal, but Rafa Makowski can play central midfield, and he can play central defender, so he is the fourth.
that can alternatively be a central defender. So central defenders can also play every match more or less. They don't get that much tired because they don't run as much as fullbacks or wingers or central midfield players, so strike. So it's easier position to play all the time. So I hope it will be enough. If we get injuries, of course, it could be a problem. But both Kuba and Igor are very rare injured, knock on wood. And Pastan as well is a little bit out injured now, but he should be okay in quite soon time. So I hope it's enough. Trener mówi, rzeczywiście mamy taką nadzieję, że awansujemy do tej fazy grupowej Ligi Europy. Na początku musimy wygrać ten mecz. Jest to bardzo dobra drużyna. Jego zdaniem lepsza od Wisły Kraków. Choć również bardzo ceni tego przeciwnika. Gratuluję dzisiejszego występu. Ale uważa, że tych trzech środkowych obrońców jest to liczba dla nas zupełnie wystarczająca. Mamy do swojej dyspozycji jeszcze Rafała Makowskiego, który może być taką alternatywą na tej pozycji. Jeśli chodzi o tych środkowych obrońców, to sytuacja jest o tyle bardziej komfortowa, że oni częściej mogą grać pełne spotkanie i biegają tyle, ile zawodnicy do środka pola czy z naszej ofensywy odpukać. Na szczęście Kuba i Igor są zdrowi i do naszej dyspozycji. Rzeczywiście mam uraz Pastana, ale mam nadzieję, że też to nie będzie nic groźnego. Dziękuję. Proszę. Piotr Pochów, też kiedyś z Legii Warszawa. Panie trenerze, mam takie pytanie, tutaj idąc w śladami kolegi Tomasza Brzyskiego. Czy jeżeli nie uda się przeprowadzić transferu do końca okienka, to czy będą nowe warianty taktyczne, czy też taki sam jak w zeszłym sezonie? Czy Guilherme zostanie cofnięty? Czy też będzie nowa koncepcja na przykład z Łukaszem Broziem albo z Igorem Lewczukiem? Czy jednak będzie to powrót do koncepcji z Guilherme? Ale no, tych skrzydłowych mamy trochę mniej niż w zeszłym sezonie. I przy kontu z nimi chciała, że rybę głowy chyba będzie to trochę bardzo ryzykowne. Yes, it's true that in left defender position you don't have too many alternatives. Tomek Brzyski has played everything this year and he's done really well. But of course it's difficult to play as a left back with all the running you do for the two matches every week for a year or 59 matches is very difficult. Guilherme has shown he can play there, but ideally, you know, we would have liked to have another left back to compete and to play to be a cover or to compete with Tomek Brzyski. That would be ideal, but we've not been able to find anybody who's been good enough and who are within our financial limits. That has always been difficult to find that combination. And of course, if we find, we will add. And even ever since Wałczyn Przyniak went to Russia, like 15 or 1.5 year ago, we've been looking to see if we can find one, but we have tried with Ronan, and of course that didn't work. And we are still looking to see if it's possible to have more cover in that position. To prawda, że nie mamy zbyt wielkiego pola do popisu na tej pozycji, nie mamy zbyt wielu alternatyw. Ciężko jest dla takiego zawodnika rozgrywać dwa mecze w tygodniu, jeśli chodzi o Tomka Brzyskiego. Rzeczywiście Gil nam udowodnił, że może grać na tej pozycji, ale powinniśmy znaleźć zawodnika, który byłby realnym zastępstwem dla Tomka Brzyskiego, z którym mógłby bezpośrednio rywalizować o miejsce w składzie. Natomiast musimy znaleźć dobrego zawodnika, na którego również nas stać. Możemy sobie pozwolić finansowo na taki zakup. Kiedy Wawrzyniak odszedł około 1,5 roku temu do drużyny z Rosji, próbowaliśmy rozwiązanie z Ronanem. Niestety nie było to dobre rozwiązanie i cały czas na pewno szukamy zawodnika na tę pozycję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.